Budowa tej drogi znalazła się w programie wyborczym Komitetu Razem dla Suwałk, ale realne szanse na realizację przedsięwzięcia są dziś znikome. Przedłużenie ulicy Tysiąclecia Litwy rozwiązałoby sporo problemów komunikacyjnych, ale najpierw należy rozwiązać problem finansowy. Samorządowcy liczyli na to, że wsparcie finansowe inwestycji pozyskają z unijnych programów nowej perspektywy. Żaden program nie wpuszcza nas z projektami dotyczących budowy dróg. Czy to dróg osiedlowych, czy dróg powiatowych, czy dróg wojewódzkich. Nic nie wpuszcza. Zblokowani jesteśmy od samego początku. Ja o tej blokadzie widziałem już 3 lata temu. Prezydent Suwałk pomimo tego od dawna czynił starania, by otworzyć inną ścieżkę pozyskania funduszy. Jedyna możliwość, która pojawiała się i jest nadal, to program ten krajowy, FENiKS, dawny POIŚ, infrastruktura środowisko, a teraz on się inaczej nazywa, ale tam są przewidziane środki na budowę infrastruktury drogowej. I można, miasta na prawach powiatu mogą sięgać po te środki, ale jeżeli dana inwestycja drogowa jest wpisana w kontrakcie programowym, a kontrakt programowy zawierany jest między władzami samorządowymi województwa podlaskiego i rządem. Udało się przekonać marszałka Artura Kosickiego do tej inwestycji, ale pojawił się inny problem. Jak przekonałem marszałka, to się okazuje teraz, po zmianie władz, że marszałek nie może przekonać ministra funduszy. I mam odpowiedź tutaj świeżo z 30 stycznia, gdzie pan marszałek mnie informuje, że on wystąpił, ale minister funduszy i polityki regionalnej nie wyraził zgody na tą zmianę. Ten temat 2 miesiące temu przekazałem dla posła Niedźwieckiego, jak uzyskałem, od razu jak został posłem, bo wiedziałem, że to będzie taka sprawa bardzo istotna dla nas. Teraz jak uzyskałem tę informację z 30 stycznia, to też przekazałem dla pana posła, bo dobrze byłoby, żebyśmy chociaż to jedną inwestycję mogli zrealizować, bo więcej środków nie będzie. Nawet w ramach rewitalizacji zastrzeżono, że nie możemy przebudowywać dróg ani tworzyć miejsc parkingowych w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Czyli generalnie nie ma pieniędzy. Jeżeli nie wpiszemy do kontraktu tego programowego tej trasy, no to zostaniemy zerowym kątem, co chodzi o wsparcie Unii Europejskiej na budowę dróg jakikolwiek. I to jest nasz cel i zadanie, żeby no tak nie było. Żeby zawalczyć jednak, no to jedyną inwestycję, my więcej nie chcemy. Ewentualna zachodnia wewnętrzna obwodnica miałaby zaczynać się na skrzyżowaniu Tysiąclecia Litwy z ulicą Szpitalną. Dalej miałby powstać most i przedłużenie do Krasickiego, skąd po modernizacji miałaby połączyć się z Sikorskiego. W drugim etapie przedłużeniu do ulicy Zachodniej miałaby ulec ulica Tysiąclecia Litwy. Takie rozwiązanie istotnie odciążyłoby północną część miasta.